Dzień dobry Państwu. Nazywam się Wojciech Stankiewicz. Jestem naczelnikiem Wydziału Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej Urzędu Miasta Zakopane. Przedstawimy dzisiaj Państwu działania, które podjął Urząd Miasta Zakopane, żeby rozwiązywać problemy komunikacyjne, które występują w tym mieście. Ja będę miał, czasu mamy niewiele, więc ja będę miał słowo wstępu, następnie o badaniach, o kompleksowych badaniach ruchu, które zostały wykonane w Zakopanem, opowie pan doktor inżynier Marek Bauer, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, z którym współpracujemy od jakiegoś czasu w tych kwestiach. Następnie wystąpi pan inżynier Jan Friedberg, współautor planu transportowego, który jest właśnie w trakcie opracowania. Można powiedzieć koordynator takiego zespołu większego, który pracuje nad tym planem transportowym. I na koniec wiceburmistrz Zakopanego, pan Wiktor Łukaszczyk, z podsumowaniem. Zacznę od tego, że miasto w zeszłym roku przystąpiło do opracowania strategii rozwoju. I jest, ta strategia już jest na końcowym etapie opracowania. Jedna rzecz istotna, która przewijała się praktycznie we wszystkich spotkaniach, konsultacjach, spotkaniach z mieszkańcami, z ekspertami, że kwestie transportowe są jednymi z ważniejszych, na które zwracają praktycznie wszyscy. Nie było spotkania, na którym nie byłoby o tym mowy. Wszyscy dostrzegają problemy, które występują na Podhalu i w Zakopanem. Kwestie dostępności, kwestie poruszania się po mieście, co jest z tym związane, duże problemy w mobilności, w poruszaniu się, ale też zanieczyszczenie środowiska. Dlatego równolegle do strategii właśnie podjęliśmy się opracowania kompleksowego badania ruchu, a w dalszej kolejności na bazie tych badań opracowanie planu transportowego. Powiem jeszcze tyle, że jest to dość przełomowa rzecz, dlatego że ostatni raz badania na Podhalu tak kompleksowe były robione chyba w latach 80. Więc patrząc na to, co się od lat 80. zmieniło, to praktycznie wszystko, jeśli chodzi o sposób poruszania się czy przyjazdu, zarówno turystycznego, jak i tego, jak mieszkańcy korzystają z transportu. Z mojej strony to tyle. Przekazuję głos panu, który przedstawi właśnie metodologię, ale też wyniki i co z nich i wnioski, które z nich wypływają, jeśli chodzi o kompleksowe badania ruchu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no bardzo przyjemnie jest mi tutaj wystąpić przed Państwem. Postaram się w miarę syntetycznie. Oczywiście praca, która tutaj została wykonana, jest bardzo obszerna i tak naprawdę no tylko część tych wyników będzie można przedstawić, więc ja tak zacznę trochę od spraw metodologicznych. Potem przedstawię trochę wyników, no i będzie czas pewnie na jakieś konkluzje. Proszę Państwa, raport wykonała firma Rubika, tutaj na zlecenie Urzędu Miasta. Ja byłem takim konsultantem tego raportu. Mogę powiedzieć tyle, że było kilka wersji przygotowywanych. Za każdym razem to był taki obieg, przesłany materiał, konsultacje merytoryczne tutaj oczywiście z Urzędem Miasta Zakopane i również z moim udziałem i to chyba tak wracało ze 4 razy. Możemy chyba w tym momencie uznać, że ten dokument jest no, tym, czego Państwo tutaj w Zakopanem oczekiwaliście. Jaki jest, proszę Państwa, zakres? Bardzo bogaty, dlatego że kompleksowe badania ruchu, no same w sobie muszą takie być, to znaczy one mają kilka elementów. Najważniejszym zazwyczaj są badania ankietowe mieszkańców no, tego miasta, w którym jesteśmy. Przede wszystkim badania ruchliwości mieszkańców, ewentualnie badanie postaw i oczekiwań mieszkańców, tak żeby z jednej strony wiedzieć, w jaki sposób ci ludzie podróżują,
I musimy tutaj mieć informacje w miarę dokładne. Nie wystarczy powiedzieć, że ludzie jeżdżą do Nowego Targu. Musimy wiedzieć, jak często jeżdżą, ilu tych ludzi jeździ, bo tylko wtedy możemy mówić o planowaniu czy projektowaniu jakichś szczegółowych rozwiązań. Tutaj nie ma miejsca na jakieś domysły, tylko musimy bardzo dokładnie wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Druga sprawa, bo to jest, tak jak mówię, ten element najważniejszy, to były również badania ankietowe tych osób, bez których Zakopane byłoby zupełnie innym miastem, to znaczy turystów, gości odwiedzających praktycznie przez cały rok. Tutaj Państwo macie dość mocne zasilanie z zewnątrz i również te zwyczaje transportowe tych ludzi trzeba było poznać. Kolejne moduły to już bardziej pomiary, pomiary i analiza ruchu zewnętrznego Zakopanego, czyli głównie w jaki sposób tutaj wjeżdżamy, pomiary ruchu, no i jeszcze badania parkingowe, bo jak wiemy, miasto również z tym, to jest istotny problem w mieście Zakopane. Proszę Państwa, metodyka badań. Oczywiście w każdym punkcie ona była zróżnicowana. Ja może skupię się tutaj na tych badaniach najważniejszych, czyli badaniach zachowań transportowych. Proszę Państwa, należy podkreślić, że to jest właściwie metoda kontaktu bezpośredniego w gospodarstwach domowych, to jest obecnie, nikt nie wymyślił nic lepszego. My ciągle pchamy tych ankieterów, oni chodzą po domach, proszą o to, żeby ludzie z nimi porozmawiali, żeby podzielili się tym, co robią, jak często podróżują, gdzie, jakimi środkami transportowymi. W różnych miastach były próby podejmowane, żeby takie badania na przykład wypełniać przez internet, ale wyniki nie odzwierciedlają tak naprawdę postaw populacji, mieszkańców. Więc ciągle tą metodą najlepszą, tradycyjną jest ten wywiad w gospodarstwie domowym. I jeszcze drugą rzecz chciałbym tu zaznaczyć. Proszę Państwa, żadne pomiary ruchu, czy żadne pomiary liczby pasażerów, czy żadne pomiary rowerzystów nie zastąpią tych badań. Dlatego, że pomiar, ile mamy w danym przekroju samochodów, autobusów i tak dalej, daje nam oczywiście informacje na temat skali tego ruchu, ale nic nam nie mówi o podróżach, skąd, dokąd one są odbywane, po co, i zarazem nie daje nam szansy stworzenia takiego systemu transportowego, żeby w optymalny sposób te podróże móc rozwiązywać. Proszę Państwa, 801 respondentów zostało tutaj zbadanych. Jak na populację mieszkańców Zakopanego to jest spora liczba. Prowadzone były te badania według takich, nazwijmy to, ogólnych zasad prowadzenia badań ankietowych, zgodnie ze sztuką prowadzenia takich badań, i wyniki możemy uznać w tym momencie za reprezentatywne, o tym za chwileczkę. Badania postaw i oczekiwań mieszkańców tutaj już były wykonywane przez telefon. 300 osób było objętych takim badaniem. Co ważne w takiej sytuacji, bo zawsze mamy pewne wątpliwości, czy przez telefon to jest dobrze, ale był tutaj dość mocny system kontroli i rzeczywiście też można było stwierdzić, że te wyniki są obiektywne. I co bardzo ważne w trakcie tych badań, bo ta metodyka oczywiście była dość rozbudowana, no nie można, tak jak z reguły w różnych miastach mówimy sobie, jakiś taki typowy miesiąc czy typowy tydzień sobie zrobimy takie zdjęcie systemu transportowego. W Zakopanem to jest absolutnie niemożliwe, dlatego wzięliśmy tutaj pod uwagę trzy różne takie sezony, nazwijmy to, sezon zimowy, sezon letni i okres pomiędzy sezonami. No to są po prostu trzy różne stany. W niektórych kwestiach są pewne podobieństwa, ale w niektórych dość drastyczne różnice. Tu na obrazkach macie Państwo mniej więcej rozstaw takich punktów startowych przy tych ankietowaniach. Była to dość duża logistyczna praca. No, musimy mieć świadomość tego, że wejście w dzisiejszych czasach komuś do domu i powiedzenie, że mu się właśnie zajmie pół godziny czy nawet więcej, no, nie spotyka się z jakąś radością tych, którzy goszczą. W związku z tym ta skuteczność pomiarów jest rzędu 10%, to się bardzo cieszymy, a często jest dużo niższa. Więc dość spora tutaj było to wyzwanie. Między innymi macie Państwo również informacje na temat średniej liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym i co ciekawe, już pierwszy może wynik pokazuje, że w różnych sezonach różnie to bywa, prawda? Więc tutaj widać tą strukturę już w pewien sposób zaburzoną, a to jest przecież taki, można powiedzieć, jedna z podstawowych charakterystyk.
Proszę Państwa, w jaki sposób teraz badania zostały przedstawione? Oczywiście zawsze jest jakiś raport, ale tutaj na raporcie się nie skończyło. Mianowicie mamy również bardzo obszerne bazy danych. Dlaczego? Dlatego, że raport był tworzony na potrzeby późniejszego studium transportowego, które ma swoje oczekiwania, ale podczas prac nad takim studium, to zaraz mój kolega będzie pewnie mówił, często wypadają takie różne rzeczy, że coś tam trzeba jeszcze wyciągnąć z tych danych. I właśnie bardzo użyteczna jest taka pełna baza, zresztą tych baz jest więcej, bo to są bazy nie tylko z wywiadów ankietowych, ale również z pomiarów, one są bardzo szczegółowe. Właściwie bardzo wiele problemów transportowych, nawet tych będących poza studium, możemy spróbować rozwiązać w oparciu o tą wiedzę. Więc to jest bardzo istotna rzecz, nie mówiąc już o tym, że na podstawie takiej bazy można stworzyć również takie naprawdę solidne podstawy do budowy modelu transportowego, a dzisiaj żadnych odpowiedzialnych decyzji nie podejmujemy już tak, że jestem mądry, wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie, super, wprowadźmy to. Nie, potrzebujemy dzisiaj twardych dowodów, potrzebujemy symulacji. Możemy dzięki temu również sprawdzać wszelkie praktycznie możliwości. Możecie Państwo sprawdzić te warianty tutaj proponowane kiedyś z tunelami i jakieś bardzo duże ograniczenia ruchu. Można sprawdzić bardzo różne trasy transportu zbiorowego, jak one się obciążają. To wszystko możemy robić w metodach symulacyjnych, nie ryzykując, że zbudujemy coś, okaże się niewypałem i powiemy, no sorry, ale myśmy to zbudowali, prawda? Model symulacyjny jest po to, żebyśmy mogli sprawdzić konsekwencje na sucho i bez dla nas konsekwencji żadnych. Więc to jest bardzo ważne, że ta baza jest taka szczegółowa. Natomiast sam raport, tak jak mówię, no, on tutaj oczywiście zawiera jakąś diagnozę stanu obecnego. Proszę Państwa, kilka wyników. No, na przykład taka charakterystyka, ile w ogóle mamy samochodów. To tego bardzo wiele zresztą wszelkich dyskusji się zaczyna. Często się mówi, przecież prawie każdy ma samochód, no to trzeba tym samochodem móc wszędzie dojechać. Samochodów rzeczywiście jest dość sporo. Jeżeli popatrzymy, to średnio prawie że 1,2 na gospodarstwo, co przekłada się na około 470 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców. Zapewne dane GUS-owskie będą tutaj znacznie wyższe, ale myślę, że te, które wynikają bezpośrednio z tych deklaracji ludzi, są jednak chyba bliższe prawdy. Być może mamy tutaj pewne niedoszacowanie. Może to jest 500, a nie 470. Tego się nigdy nie dowiemy, bo być może nie wszyscy się przyznawali, że mają na przykład 7 samochodów. Tutaj najwięcej wskazań mieliśmy, że ktoś w gospodarstwie domowym posiada 6 samochodów osobowych, ale jak Państwo widzicie, prawie połowa mieszkańców ma po prostu, znaczy prawie połowa gospodarstw ma tutaj ten jeden samochód przysłowiowy, a co piąty nie posiada żadnego samochodu osobowego w gospodarstwie. Czyli już można powiedzieć, że przynajmniej dla tej piątej warto się starać, jeśli chodzi o transport zbiorowy, jakieś rozwiązania na przykład rowerowe, a wyzwaniem jest ewentualnie gdzieś tutaj przekonanie ludzi, że ten samochód, posiadanie go nie oznacza, że codziennie musimy gdzieś jechać, bo my w Polsce niestety mamy taki zwyczaj, że musi nam się dobrze zamortyzować samochód, jak mamy, prawda? Czyli kupujemy i jeździmy, czasem po tą przysłowiową bułkę 200 metrów do sklepu też potrafimy samochodem jechać. Chodzi o to, żeby tego nie robić. Proszę Państwa, ruchliwość to jest jeden z najważniejszych parametrów tak naprawdę przy planowaniu układów transportowych. W Zakopanem na tle powiedzmy innych miast on jest dość wysoki. Przepraszam, cofniemy. I proszę Państwa, na przykład w Krakowie czy w Warszawie ten wskaźnik jest na poziomie około 2. Tutaj mamy 2,4, ale to wynika również z tego, jaki jest charakter miasta i w jaki sposób tutaj chociażby praca jest realizowana. Bardzo wiele państwa pracy polega po prostu na wynajmowaniu na przykład kwatry. Zupełnie inne zachowania tych podróży jest odbywanych po prostu więcej. Natomiast zwracam uwagę, że wśród mieszkańców właściwie ta ruchliwość utrzymuje się cały czas tak samo. Niezależnie od tego, jaki mamy sezon, mieszkańcy po prostu podróżują w miarę w taki sam sposób. I tutaj macie Państwo takie zestawienie. Najczęściej właśnie są to te dwie podróże, czyli można powiedzieć, gdzieś jedziemy i skądś wracamy.
Jest pewien odsetek, które nie podróżują, to znaczy tutaj te badania należy rozumieć w ten sposób, że one dotyczą dnia poprzedzającego, w związku z tym ktoś po prostu tutaj zgłaszał, że w ogóle nie odbył żadnej podróży, a są ludzie, którzy odbywali tych podróży nawet więcej niż 5 w dniu. Tutaj jeszcze podkreślę tylko, że te krótkie podróże do 300-400 metrów nie są tutaj uwzględniane w ogóle, dlatego że traktujemy, że to jest ten taki bezpośredni zasięg i to nie jest jeszcze sama w sobie podróż. Proszę Państwa, motywacje podróży, po co my w ogóle podróżujemy? I tutaj jest takie zestawienie godzinowe. Tu mamy poszczególne godziny, tu mamy motywacje, na przykład tutaj tą żółtą żółtym kolorem będą zakupy. No, rano trochę tam jakichś zakupów, ale niewiele, potem to rośnie, po południu robimy pewnie ich tutaj najwięcej. Proszę zwrócić uwagę, że na dobrą sprawę całkiem nieźle to wygląda w sensie takiego wyrównania w ciągu dnia. Oczywiście mamy tutaj ten pik taki poranny, to są wyjazdy do pracy. Natomiast generalnie to zapotrzebowanie na podróże w ciągu dnia jest dość spore, do dość późnych godzin. To też jest wskazówka, że na przykład system transportu zbiorowego powinien być do tego dostosowany, czyli układając tutaj linie miejskie, które ostatnio tutaj mają swoje dobre dni i mam nadzieję, że będą się dobrze rozwijać. No, one muszą obejmować również te właśnie późniejsze godziny, bo jak widać, te podróże są i będą dalej potrzebne. Proszę Państwa, czym podróżujemy? Bo ja tak mówiłem o tych autobusach, ale póki co około 30% to jest ruch pieszy. I dobrze. Smogu trzeba tylko mniej naprodukować, to będzie się jeszcze całkiem przyjemnie tutaj pieszo chodziło. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o te podróże nie piesze, to proszę zobaczyć, jako kierowca to jest 45% i to niezależnie od tego, czy jesteśmy w sezonie, poza sezonem, to jest tyle. Dochodzi do tego około 10% podróży jako pasażer samochodu osobowego, natomiast ten transport zbiorowy, ten udział ma tak naprawdę bardzo mały. Te badania akurat były robione jeszcze w momencie, kiedy tak naprawdę ten autobus nie wystartował. W związku z tym tego efektu jeszcze może tutaj nie widać, bo to już minęło trochę czasu. Natomiast widzimy, że jest tu ogromny potencjał do zagospodarowania i po prostu trzeba coś zrobić, żeby trochę z tego poucinać. Tu broń Boże nie chodzi o to, żeby nagle powiedzieć mieszkańcom Zakopanego, nie jeździcie samochodami wcale. Nie, to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby ograniczyć te podróże, które są odbywane samochodem niepotrzebnie, żeby skalę zmniejszyć tych podróży odbywanych samochodem, a wtedy Państwo wszyscy to odczujecie. I ci, którzy będą lepszym transportem zbiorowym jeździć, bo jego częstotliwość będzie poprawiana, ale również ci, którzy będą podróżować samochodem, też będzie im się podróżowało lepiej, no bo będzie tych samochodów mniej. Więc to jest w interesie tak naprawdę wszystkich zastosowanie tutaj jakichś tego typu rozwiązań. Proszę Państwa, czy to się zmienia z wiekiem? Jak Państwo widzicie, tutaj jeszcze raz wrócę, te słupki były takie równe w tych różnych okresach, a tutaj proszę zobaczyć, jeśli chodzi o wiek, już mamy pewne rozwarstwienie, ale ciągle niestety mamy tutaj ten udział samochodu osobowego mimo wszystko wysoki. No, auto, w ogóle formy transportu zbiorowego, jak widzimy, no, pełnią troszkę tą funkcję taką dowozową do szkół, bo ten słupek, przepraszam znowu, ten słupek niebieski tutaj w pewnym momencie jest taki dość wysoki, no ale warto zwrócić również się do tych innych mieszkańców. I proszę Państwa, przechodząc troszkę do wyników pomiarów, żeby też coś z tego pokazać, no to jest przykładowy, jeden przekrój tutaj w kierunku Poronina i proszę zobaczyć, dokąd tak naprawdę ci ludzie, czy z jakiego kierunku oni się przemieszczają. Powiat tatrzański 22%, czyli tutaj możemy praktycznie rzecz biorąc od razu założyć, że ewentualne uruchomienie wahadła kolejowego bardzo by nam tutaj pomogło w tej sytuacji. Ale jak widzimy, tutaj jest rozwarstwienie takie duże, nawet te takie no, trochę większe już można powiedzieć, bardziej zagregowane rejony już dotyczące różnych obszarów Polski zbierają bardzo dużo tego ruchu tak naprawdę, więc mamy tutaj praktycznie cały przekrój. No, znowu powiem ta kolej, prawda, już nie tylko nawet wahadło, Nowy Targ, Zakopane, ale chcielibyśmy tutaj doczekać jakiegoś fajnego połączenia kolejowego, które wiele problemów, które Zakopane dzisiaj ma, mogłoby rozwiązać, bo tego ruchu dodatkowego pochodzącego od turystów samochodowego jest po prostu za dużo.
I proszę Państwa, może jeszcze jeden taki slajd z wynikami. To były bardzo ciekawe pomiary z wykorzystaniem kamer. Rejestrowane były numery tablic rejestracyjnych i przejeżdżających pojazdów przez pewne przekroje. I tutaj macie Państwo mniej więcej czasy podane do 2 godzin, do 4, do 6, do 8, na ile te pojazdy wyjeżdżały. No jak Państwo widzicie, najwięcej oczywiście było tych takich przejazdów, ktoś gdzieś pojechał w stronę Kościeliska i z powrotem, w stronę Jaszczurówki i z powrotem i ta sama sytuacja oczywiście w przypadku Poronina. Natomiast można tutaj ewentualnie również pokazać, że w niektórych sytuacjach te przemieszczenia, powiedzmy, pomiędzy też, przepraszam, ponad 8 godzin nawet zdarzały się i nie było ich tak mało. Co ciekawe, jednak dominowały tutaj te powiązania takie do 2 godzin, do 4, czyli po prostu pojechać, szybko coś załatwić. To też można by spróbować troszkę przynajmniej z samochodów ściągnąć. I proszę Państwa, na koniec takie wnioski, które nie tylko z tej prezentacji tak naprawdę są, tylko z całego dokumentu, który jest zbyt obszerny, żeby można go było tutaj zaprezentować w całości. Przede wszystkim ważne jest to, że mamy coś, na podstawie czego możemy naprawdę odpowiedzialnie planować. To już nie są wrażenia, bo jest różnica pomiędzy tym, że mamy naprawdę bogatą bazę wyników, a wydaje nam się. Możemy naprawdę z dużym prawdopodobieństwem planować odpowiedzialnie. To, na co zwracamy tutaj uwagę, jest bardzo wysoki wskaźnik motoryzacji i wysoka ruchliwość mieszkańców, a z tego jest oczywiście wynika, że jest dużo podróży odbywanych samochodem i trzeba coś z tym zrobić i na pewno nie jesteśmy w stanie na tym samochodzie oprzeć układu komunikacyjnego Zakopanego, no bo macie Państwo już stany kongestii. Oczywiście tutaj jakieś relacje obwodowe trzeba zrobić, ale w centrum miasta przede wszystkim musimy pomyśleć o innych formach, transport zbiorowy i ruch rowerowy, który właściwie prawie że nie istnieje. Oczywiście no, ukształtowanie terenu jest bardzo specyficzne, ale mimo wszystko warto byłoby coś tutaj z tym zrobić. Na pewno też jest pewien problem z tym, że nie możemy sobie wybrać jakiegoś innego miasta, które rozwiązało pewne problemy i przyjąć, tam tak zrobili, to my w Zakopanem też tak zrobimy. Proszę Państwa, bardzo silna specyfika miasta, tutaj wszystko musi być naprawdę traktowane indywidualnie, ale znowu odniosę się do tej kwestii budowy narzędzia, o której kolega będzie mówił. Mając w oparciu o dobre wyniki badań, mając dobry model transportowy, można zbadać każdą ewentualność w bardzo indywidualny sposób. Można tą specyfikę, którą Państwo tutaj macie, włożyć do tego modelu, zamodelować wszystkie, nawet najbardziej skomplikowane tutaj zależności i sprawdzić, jak to będzie działało. Kolejna rzecz, proszę Państwa, takie badania, bo często słyszy się, że badanie, no po co to badać, przecież raz wystarczy. Takie badania też tracą swoją ważność. Tak naprawdę kompleksowe badania ruchu powinno się robić w miastach co 5 lat. Oczywiście to są koszty, duże koszty takich badań, które powodują, że robi się je rzadziej. Niemniej jednak nie wolno rezygnować z tej próby poznania zwyczajów podróżowania. Jeszcze raz przypomnę, że tu nie chodzi o pomiar natężeń ruchu. Tu chodzi o to, żeby wiedzieć, jak podróżujemy, skąd, dokąd, po co. To są te najważniejsze rzeczy. Natomiast kwestie samego mierzenia pojazdów w transporcie zbiorowym możemy to robić za pomocą GPS-ów, bo autobusy mają tutaj wbudowane takie systemy. Możemy automatycznie zliczać pasażerów. Możemy również automatycznie zliczać pojazdy i możemy wprowadzić różnego rodzaju systemy informacji dynamicznej na przystankach. Możemy wprowadzać informacje na temat wolnych miejsc parkingowych w różnych miejscach. Wykorzystujmy takie rozwiązania, które ułatwiają życie. Owszem, to też wymaga zainwestowania na początku, ale płaci się raz, a potem się tylko czerpie. Więc zachęcam do tego, żeby tutaj przede wszystkim stawiać na to, żeby wiedzieć. Bo jak wiemy, to możemy zdiagnozować problem, a następnie go rozwiązać. Jak nie wiemy, to będziemy strzelać i być może trafimy, być może nie. Dziękuję bardzo.